Michał, naszą rozmowę zaczniemy od imprezy Polsat Boxing Night w sobotę. Wielkie święto boksu. Ty byłeś na trybunach, oglądałeś tą imprezę. Podobała ci się gala? Zaskoczyła cię walka główna, że Szpilka pokonała Damka? Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, bardzo fajna impreza, fajne walki, efektowne wygrane. Zaczynając od pierwszej walki, po końcową po prostu bardzo fajna gala udana. Chyba największą taką niespodzianką na tej gali było pokonanie Dawida Kosteckiego przez Andrzeja Sołdrę i wygrana Maćka Sulenckiego nad Grześkiem Proksą. No tak, Andrzej dał się wszystko. Efektowne zwycięstwo, bardzo fajna walka, bardzo się fajnie podobała. No i tak samo jak i Maciek Sulencki. No co, znokautował Proksę, to zrobił to, co miał zrobić. Wygrana walka. Wracając do ciebie, miałeś boksować w Ełku w październiku, do twojej walki nie doszło. Dosłownie na 2-3 dni no, dowiedzieliśmy się, że są problemy z halą. Twój pojedynek nie doszedł do skutku. Długo chodziłeś zły z tego powodu, no bo tak jak wiem, widziałem cię na kilka dni przed tym pojedynkiem, no to miałeś bardzo dobrą formę. Można nawet chyba powiedzieć, że byłeś w lepszej dyspozycji niż przed walką z Abdulem. To na pewno byłem na pewno lepiej dysponowany niż przed walką z Abdulem. Bardzo fajne sparingi, 8-rundowe sparingi sparowałem z Łukaszem Rusiewiczem. Te sparingi mi po prostu wyszły tak jak chciałem, to co robiłem, to mi wychodziło, bardzo się dobrze czułem. Nie wiem, złapałem takiego luzu, myślę, że może za długo pociągnęliśmy tą siłownię przed Abdulem, może to nie wiem, ale wiem, że się lepiej czułem teraz. No i co? No chodziłem z trutyn, praktycznie tydzień czasu, to na pewno byłem zły, no ale co? Zaczęliśmy pracować dalej i mieliśmy nadzieję, że będziemy boksować i jeszcze zaboksujemy w tym roku, ale jeszcze to nie wiadomo jest. I odwiedziłeś w międzyczasie program Puncher, tam trochę poopowiadałeś, jak to jest moim promotorem Tomaszem Babilońskim, jakie tam są stosunki, że umowa między wami została wypowiedziana, nie zerwana. Między innymi pojechałeś na galę Polsat Boxing Night po to, żeby obejrzeć, wiadomo, dobry boks, ale żeby też z panem Tomaszem Babilońskim porozmawiać. Rozmawialiście, wiadomo, jakieś szczegóły, wasza współpraca będzie kontynuowana, czy się rozstajecie, jak to wszystko wygląda? No tak, debiut w programie Puncher, myślę, że udany. No a dalej to zobaczymy. Myślę, że w tym tygodniu będzie wszystko wiadomo. Mamy się spotkać, porozmawiać. Myślę, że się może uda się dogadać. No zobaczymy, w tym tygodniu będzie wszystko wiadomo. Ale rozmawiałeś z panem Tomaszem Babilońskim na gali w Krakowie? Nie rozmawialiśmy, będziemy rozmawiać w tym tygodniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, no a powiedzmy, że będzie kontynuowana wasza współpraca, to na jakich warunkach chciałbyś, żeby to się odbywało? No bo z tego co wiem, no to w tej chwili zarzucasz panu Babilońskiemu, że nie za bardzo się interesuje twoją karierą, tak naprawdę nawet nie wie, z kim sparujesz i tylko chce, żebyś boksował, nie chce opłacać zawodników, tak to wygląda? No myślę, że jak się dogadamy i będziemy znali po prostu wszystkie szczegóły, to myślę, że jak się po prostu dogadamy i podpiszemy jakąś umowę, to tu na pewno wszystkim powiemy, na jakich zasadach się dogadaliśmy znowu i na jakich zasadach jest ta umowa podpisana dalsza. A ty byś chciał dalej współpracować z Babylon Promotion? Tak, ja bym chciał boksować dalej dla Tomka Babilońskiego, no zobaczymy, czy się uda, zobaczymy. Wszystko będzie wiadomo w tym tygodniu. To w takim razie życzę ci powodzenia, żebyście się dogadali. Była propozycja, żebyś zaboksował w Wieliczce z Łukaszem Janikiem. Gdy dowiedziałeś się, że mógłbyś stanąć naprzeciw naprawdę doświadczonego pięściarza, bo takim niewątpliwie jest Łukasz Janik, w ogóle myślałeś nad tym pojedynkiem, żeby tą walkę wziąć, czy od razu powiedziałeś wraz ze swoim sztabem szkoleniowym, że no nie, to jest za mało czasu, nie bierzemy tego pojedynku? Ja cały czas myślę nad tym pojedynkiem, dlatego cały czas o tym mówię, ale po prostu nie na takich zasadach, że 3 tygodnie dowiadujemy się przed taką walką. Ja bym chciał się po prostu przygotować jak do walki z Binkowskim. Miałem po prostu 2-3 miesiące czasu na Binkowskiego. Zrobiliśmy po prostu cały materiał, jaki
powinniśmy zrobić do przygotowania, to sobie przepracowaliśmy od siłowni, po prostu po sparingi i były sparingi dobre i się dobrze czułem na walce i dlatego tak samo chciałbym teraz i myślę, że na pewno Łukasz będzie dobrze przygotowany, chciałbym się też do tego dobrze przygotować i myślę, że Łukasz nie będzie chciał po prostu krótszej walki niż minimum te 8 rund i chciałbym jeszcze parę tych ósemek stoczyć i dopiero podjąć taką walkę po prostu. Czyli tak naprawdę głównym powodem, że tego pojedynku nie wzięliście, było to, że był krótki okres przygotowawczy, tak, do tej walki? Nie krótki okres przygotowawczy, to już jest końcówka roku praktycznie. Ja byłem przygotowany na ełk, na 110%, bardzo się dobrze czułem i bardzo ciężko jest taką formę utrzymać, taką optymalną. No i myślę, że na pewno taka walka będzie. W tej chwili mamy, można powiedzieć, połowę listopada. Gala u Przemka Opalacha, to jest bodajże chyba ostatni weekend listopada. Mówiło się, że bardzo możliwe, że tam wystąpisz. Wiemy jakieś szczegóły, na ile, jakie są szanse, że tam zaboksujesz? Też jeszcze nic nie wiadomo. Myślę, że wtorek, środa będzie wszystko wiadomo, tak samo jak i z Tomkiem Babilonskim. Zobaczymy, no ten tydzień będzie decydujący, jak nie, odpuszczam, bo mam tam trochę małe kontuzje do zaleczenia i myślę, że weźmiemy się za to i wreszcie sobie zrobię porządek, bo już dawno powinienem zrobić. Po prostu to, co powinienem zrobić, już dawno powinienem zrobić. Nasuwa się pytanie, co to za kontuzje, jak bardzo one są poważne i na ile by cię wykluczyły z boksowania? To nie wiem, najpierw zrobimy rezonans, no zobaczymy, co z tymi łokciami, no ale bolą łokcie. A, czyli to są... Łokcie bolą już od amatorstwa, także myślę, że... No nie wiem, zobaczymy co idzie w badaniach. Teraz właśnie gościłem na twoim treningu, nad czym się teraz skupiasz. To są takie treningi typowo chyba na podtrzymanie formy, tak? No tak, podtrzymanie formy, technika z trenerem, jakieś przybory, walka z cieniem, cały czas pracujemy nad techniką, nad poprawieniem różnych elementów. No i jutro jakieś delikatne stacyjki na dynamikę. No i tak pociągniemy do środy, czwartku, zobaczymy, co będzie. Rafał Wojda cały czas pomaga? Tak, jutro trening rano o 10 z Rafałem. Dobrze się dogadujemy, bardzo fajnie te treningi wyglądają i myślę, że będzie tak dalej. To ja ci w takim razie, Michał, na koniec życzę tego, żebyś się dogadał ze swoim promotorem, żebyś w tym roku jeszcze zaboksował. No i co? No i później przede wszystkim zdrowia po tym zabiegu. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców.